Witamy was serdecznie na kolejnym odcinku tak naprawdę z serii wtorki z filmami. Druga część. Druga część i kto będzie mi asystował? Patryk. Tutaj Zdru Fryta Media. Tak, Fryta Media. <laughs> e, tak. Druga część z poprzedniego tygodnia, czyli Gwiezdne wojny. Skończyliśmy, jak pamiętam, na Mandalorianie. Tak. I ten temat. pociągnąć jeszcze. Tak. Ten temat będzie kontynuowany teraz. E, oczywiście, zapraszamy na wszystkie socjale. Pamiętajcie, subskrypcja, lajki, dzwoneczki, te sprawy. No i co, lecimy dalej. Mandalorian. Jako jeden z tak naprawdę chyba sukcesów kasowych e, takich se, seriali, właśnie z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jakie e, wybicie aktora w sumie mega, bo e, Pedro Pascal, jak zagrał tą postać, to wydaje mi się, że e, też dużo mu to dało, też dużo e, zyskał fanów. E, jako po prostu aktor, więc wyszło mu to na dobre, mi się wydaje. No tak, no bo jakby nie było, jakby ten aktor został też właśnie przypisany właśnie do tej roli właśnie mandalerynina, gdzie właśnie jakby kontynuacja historii też z Babyodą i grogiem no jednocześnie. Mega fajnie tam zagra, bo tak naprawdę może tak, nie widzimy cały czas jego twarzy, tak? No bo on jest jakby cały czas w tym swojemu mundurowaniu i sam ten jakby kostium też uzyskał taki mini status legendy, nie? no bo jakby cały czas się czeka, w którym momencie właśnie on zdejmie ten hełm, tak? no bo kilka razy widzieliśmy go już jakby bez hełmu, stąd oczywiście wiemy kto, kto gra jakby tą postać, ale on to robi w dość takich... Newralgicznych, takich bardzo ważnych scenach i właśnie jakby zachowanie tego, jakby tej kultury właśnie mandaloru, że oni nie pokazują swoich twarzy, oni strzegą swoich tożsamości bardzo mocno. I tylko chyba wewnętrznie tak naprawdę jest chyba możliwość ciągnięcia tego hełmu, ale to też bardzo w bardzo specyficznych przypadkach, tak naprawdę. E jak ty to oceniasz właśnie? jakby to to, to, właśnie to bycie Mandalorianinem, tak na tak, tej zasadzie. no miał bardzo, znaczy jak, jak można tak to nazwać, jakby swoje ruchy, swoją jakby to, nie, nie powiem mimiką, bo jakby, jakby to, co zagrał tą postać, no, jakby fenomenalnie odzorował, jakby ten tą kulturę, tą, tą, post -tą, postać, tą postać, tą kulturę, jak oni się właśnie poruszają, zachowują. Nie ukrywam, jakby te całe zachowania właśnie jak on grał z tym Mandolarianie według mnie było widać w serialu, w którym grał The Last of Us. No tak, no bo to jakby nie było też uczestniczył, znaczy jako główna postać tak naprawdę w, w serialu The Last of Us, gdzie też jakby nie wiem, tylko nie pamiętam, kto, co akurat było nagrywane pierwsze. Wydaje mi się, że Mandalor chyba tak, pierwszy tak, sezon pierwszy. Był, pierwszy tak. Potem był tak naprawdę część The Last of Us, a potem dogrywali chyba następną część Wydaje mi się, że pierwszy był Mandalorian, a potem było właśnie The Last of Us, ale czasami w tych scenach, jak używał jakiejś broni, to jakby widziałem go, jakby te, te ruchy, i od razu przypominało mi się, ej. Gra jak w Mandalorianie, nie? Także no. To jest taka maniera, nie? No, aktora, że on jakby pewne ruchy wykonuje tak specyficznie, że tego jesteś w stanie rozpoznać, na, nawet czy to w przebraniu, czy nie, ale na przykład w inny, inny serial, i dalej masz takie wrażenie, on tam. Kurde, on to tak. miał. No, znaczy, wydaje mi się, czy znaczy według mnie, e, może ktoś inny, ktoś kto oglądał z was, e, inaczej to odczuwało, ile oglądaliście, oczywiście Dallas Us, polecam też. Myślę, że też chyba pogadamy o tak, tym serialu. Tak, wydaje mi się, że Dallas Us jest serialem, który warto by było wspomnieć, dlatego, że nie dość, że jakby Historia jest w ogóle opowiedziana z punktu widzenia gry, tak? tak. Bo w ogóle jakby cały seria powstała na podstawie gry. Gdzie... Ale nie, z, nie zdradzaj, ja, żebyśmy mieli o czym gadać w ogóle. No, pamiętaj, The Last of Us, następna, następna część tak naprawdę, bo mamy jeszcze kilka filmów do opowiedzenia, kilka serii filmów. Tak, dużo tego jest. E, ja tutaj może jeszcze wtrącę, bo sobie przygotowałem troszkę informacji na temat Grogu, czyli... E, tak naprawdę they... kompana, e, tak naprawdę tak, Mandalora. E, czyli tak Mandalora jak... Rania. Tak, jak nazwali to e, widzowie Baby Oda, chociaż sam aktor e, nie mówił tak w ogóle, nawet w wywiadach. Pamiętam wywiad, że raz powiedział i potem a, się zezłościł, że to jest grogu, nie jakby on został taki przydomek baby Yoda, ale to jest tak naprawdę grogu, znaczy wiesz ten przydomek wynika z tego, że on po prostu jest tej samej rasy co Joda, tak? więc ta, no, oni jakby tak. przy pierwszym serialu, tak, w sensie pierwszych odcinkach serialu, mamy takie wrażenie, że ta historia dzieje się na tyle wcześnie, że jakby nie wiem ktoś by nie, no w ogóle, bo myśmy tej historii nie znali, tak? bo ona nie jest nigdzie opisana, to jest po prostu zupełnie nowa historia. Nagle widzisz takie stworzonko i masz takie wrażenie, że tam się coś zadzieje, na, 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 potem wiesz moc i te sprawy i tak dalej, i potem, jak on sam zaczął używać też mocy, no to masz takie wrażenie, kurde, to jest może historia jakiejś właśnie jody albo coś w tym. Stąd pewnie ten przydomek tak naprawdę. No tak, tak jak wspomniałeś, no jest to ta sama rasa. On miał około 50 lat w trakcie właśnie, kiedy był z, na, no jakby w tym etapie, jakby w historii z serialu. Z serialu. Ale on był dzieciaczkiem, mimo że miał 50 lat. No ale to... sam wiesz, że rasa jody jest długowieczna, tak? Tak, on, sam one... Mistrz Joda był bardzo stary. Tak, akurat w filmie tak. E, o ta rasa jakby dochodziło do 900, e, 900. 900. 900 lat życia. On miał tylko 50, więc tak naprawdę na nasze to taki dwu, trzylatek to był, bo nie umiał mówić. Porozumiewał się takim gaworzeniem Takiego typowego dziecka tak naprawdę Tak dokładnie ta mimika Dlatego też Baby Yoda On jakby porozumiewał się z innymi za pomocą no, myśli On też tak jakby Takie swoje emocje też trochę Tak no tak bardziej, powiedzmy takie... ale, No jakby porozumiewał się czytaniem w myślach I tym jakby myślami No co jakby jego historia Była taka że on jakby Spędzał w świątyni Jedi swoje nauki jakby młody potem wybuchła wojna ta wielka czystka potem tak. on się schował na 20 lat i właśnie też ta historia opisywała jakby szukanie tego dziecka, bo on jakby. jakby... I te, ten moment szukania był chyba zaczątkiem w ogóle całego serialu Mandaloru, tak? Tak, to był bo początek. Jakby poznajemy a, a ten, a tak naprawdę Mandalorianina w momencie, kiedy on przyjmuje zlecenie, odebrania jak, jakiegoś powiedzmy paczki, tak, no bo to na tej zasadzie było, że on właśnie chce. O, znaczy, ma zlecenie na to, żeby to odebrać, przylatuje na, powiedzmy, do, docelowej mie miejscowo do tej miejscowości, może znaczy miejsca, miejscowości, miejsca, tak? <laughs> I okazuje się, że właśnie jego tą paczką, którą ma oczywiście odzyskać, i, że tak powiem odbić i tak dalej, ten, zabrać ze sobą, jest dziecko, tak? Co no. w ogóle było dla niego też szokiem, tak? Tak. No właśnie początkowe były sceny takie, że on jakby nie utożsamiał się z tym, z, z Grogiem, on jak jakby oddał to, to stworzenie do tych, co zapłacili, on też jakby zrozumiał, on też, no jakby ta cała historia opowiadał, jak jakby oni się ze sobą zbliżali, on też właśnie po tym, w tym momencie jak już oddał to dziecko, zrozumiał, no i tak naprawdę odbił, bo Grogu, Baby oda, on był bardzo ważny dla Imperium, bo on miał w swoich, jakby w swoim ciele jakby tą specjalną jakby, nie wiem, czy powiedzieć, krew, czy coś, które była bardzo potrzebna, imperium do badań. I właśnie no, no, zabiliby pewnie go, i dlatego też odbił go, i później ta historia, e, jak oni coraz bardziej się z sobą zbliżali, e, te relacje właśnie tata, syn, bo tak chyba można nazwać tą relację, e, no, jakby ta historia, no, właśnie wchodziła w ludzi, no, we mnie też, jakby, że poznajecie tą całą historię, jak się zapoznawali, i no. No, wyszło to no, do bardzo dobrze. No tak, no jakby nie było jakby historia okazał się sukcesem. Ale warto też zaznaczyć, że w, jako, jakby w historii tego, jakby, nie wiem, tych tej, tej jakby tej może, okresu w gwiezdnych wojnach i jakby w czasie całego uniwersum. E, Imperium bardzo też poszukiwało oczywiście użytkowników mocy, tak? no Bo to oni rzeczywiście wiesz, zabierali je do siebie, wiesz, szkolenie takiego typowego sita, tak? I w tym momencie jakby produkowali też sobie kolejnych żołnierzy, więc wydaje mi się, że nie dość, że właśnie ten aspekt tego, że ta krew i tak dalej. To jeszcze właśnie to, że on podejrzewali, że to będzie jakby też użytkownik mocy, tak? Kolejny jakby świetny żołnierz, oczywiście jakby. Ta rasa jest troszeczkę specyficzna dla całego uniwersum, no bo oni żyją tak długo, że powiedzmy, wyszkolenie powiedzmy takiego dziecka tak, w mocy to trwałoby dziesiątki lat, tak no naprawdę. No tak, nie? i też ta rasa, właśnie. Jakby ma bardzo dużą te, te przejawy tej mocy, więc to właśnie była. Jak to, jak to świetnie w Quajon powiedział, masz midichloriany w krwi, tak, wysoką zawartość midichlorianów. tak. Tak, I właśnie, to... właśnie o, ten, o to właśnie najbardziej chodziło właśnie w tych badaniach, bo było nie to potrzebne. No i no właśnie midichloriany były wyznacznikiem tego, że jesteś użytkownikiem mocy, tak? Podobnie. Tak, im więcej, to jak dobrze pamiętam, no jak miałeś właśnie tego więcej, no to. E, miałeś większą moc, co na przykładzie właśnie e, Grogu, Baby Jody. Będę nazywać to i tak, i tak, żeby no, ja każdy wiedział, o, no, o pra, no, chodzi. Wiesz co chodzi. O każdy będzie, kto przynajmniej wiesz, zapoznał się chociażby wiesz, z jakimś tam, nie wiem, pierwiastkiem tego serialu, będzie kojarzył, że Baby oda ewentualnie Grogu, tak? Tak. Eee, co jeszcze można powiedzieć? Wydaje mi się, że warto też wspomnieć o tym, jak oni patrzyli na te swoje, jakby, nie wiem... Może nie też o umundurowanie, ale co całą tą swoją zbroję, tak? Dla nich była świętością ta zbroja, dla całego mandaloru i to, że ty dostawałeś konkretne części tak naprawdę tej zbroi świadczyło też o jakimś pewnym statusie, tak? Tak, mogłeś mieć swój jakby taki ala znak. Mamy właśnie też to wspomniane w serialu, tak, że on jakby oddając zapłatę w postaci metalu z którego jest zrobiony ten ten ta jego zbroja, tak? Beskar tak naprawdę, jakby Otrzymał jakby kolejną część swojej zbroi i tym, w tym momencie, jakby uzyskując konkretny status, otrzymał też swój znak, tak? Bo te hełmy też miały swoje kształty, też uzależnione od tego, kim byłeś, jakie są twoje znaki rozpoznawcze itd. Tak, tak dokładnie. No właśnie ten baskar był no, takim jakby dla mandolary... Boże, na... dla Mandarola, jakby to tej... nie ma się wy... wysłowić strasznie ciężkie słowo. Dla, dla tej... Mandalorianina. – Dokładnie. E, no to właśnie był jeden z takich najważniejszych, jakby metali do swojego e, umundurowania, że tak powiem, swojego opancerzenia, no bo był bardzo wytrzymały, wytrzymywał właśnie te blastery. E, no. no chronił, tak, no tak. bo to, to na tym polegało, że oni byli właśnie naj, te, najemnikami, tak, do, ciem, do ciężkiej, ciemnej, wręcz takiej czasami naprawdę, no, spisywanej na straty roboty. I jak się nie udało nikogo załatwić pewnej sprawy, to do kogoś się zwracałeś? Właśnie Do Mandaloriany, do Mandalorianina, tak? Tak. I ty e. jego poszukiwałeś, i tak też, też ta historia tak została zawiązana, tak? że właśnie Mandalorianin wykonywał pewne zlecenia. No i ta cała akcja też na tym polegała, tak? Masz questa, zrób questa. poleć tam, zrób coś tam, coś tam. A w końcu to byli ławcy nagród. Tak. E, I też taka dla jakby tej m, ra, nie rasy, chciałem powiedzieć, sekty, ale. Dla tego otoczenia też był jeden ekwipunek, który mieli na plecach, dzięki któremu mogli latać, i też tak, to było to takie jet, specyficzne. Tak, to były jetpacki. I ciekawe jest to, że tak naprawdę, jakby Mandalorianin, jako powiedzmy osoba, tak, była też, znaczy, może nie tyle, że mam wrażenie, że bardzo, e, to był taki protoplasta, właśnie klona, tak. Właśnie Stormtroopera, tak, y klona, i, bo jakby nie, nie było nawiązania do jakby wyglądu, są jednoznaczne. Tak, tak są, no tylko inne kolory. No, no wiadomo, ale kwestia <grym jest <grym taka <grym właśnie, że Boba Fett tak, z głównej części Gwiezdnej Wojny, też mam takie wrażenie, że on chyba był Mandalorianinem. E, wiesz co, tak, jest nawet historia... W, w tym serialu, właśnie, i też ma otrzymać swój własny serial, jak już nie otrzymał. Nie oglądałem, więc nie wiem. Także to też jest jakby osobna historia. I kolejna o. postać jest, właśnie, jakby też uniwersum Mandaloru, który znowu prze, przechodzi do głównego uniwersum, właśnie jako protoplasta klona, tak? no bo okay. oni chyba wzięli, jakby. Właśnie, nie wiem, czy Boba Fetta, czy kogoś, jakby tą postać, jego jakby DNA i właśnie jego klonowali, tak, na, na tej planecie, tak, żeby tak. właśnie zgromadzić armię, którą potem imperium czy tam republika wykorzystywała. Tak. E czy coś jeszcze tu można powiedzieć? E Wydaje mi się, że ciekawe jest to, że e chyba każdy mandalorian miał swoją osobną broń. Jakby zupełnie inaczej, jakby każdy z nich miał swoją specyfikę tego, że wiesz jeden na przykład właśnie w pierwszym sezonie miał na przykład działko laserowe i ob obrotówkę i, drzż, i robił tak? tak, a niektórzy byli tacy typowi właśnie wiesz na zasadzie właśnie taki ala pistolet samopowtarzalny. Tak, niektórzy... no zazwyczaj te blastery mieli niektóre postacie, ala tank właśnie tak jak wspomniałeś miał tego minigana, e, no też przez chwilę właśnie ten główna postać miała ten miecz, który zdobył w walce z ciemną stroną, e, który potem e, tak powiem oddał, nie pamiętam, czy potem został nie, nie został zniszczony w tam w którejś walce właśnie, ale tak, no, mieli też powiedzmy specyficzne dla siebie jakby tutaj piu, piu, pistolety. <laughs> tak. Nie Wiesz co, Mandalorian jakby cały czas ta historia trwa, więc jeśli nie jesteśmy, nie, nie możemy opowiedzieć, co się zakończyło, tak? no bo jakby pewnie te kontynuacja tego będzie, no bo to jest hit kasowy i każdy kolejny sezon przynosi koszmarne zyski. Ale wracając tak naprawdę do Gwiezdnych Wojen, właśnie mamy tak mamy o zawsze dwie strony tak zawsze mamy ciemną stronę jasną stronę mamy właśnie imperium gdzie oczywiście wiesz jakby jest tota, totalną jakby dyktaturą właśnie jakby imperatora i mamy właśnie tych rebeliantów nie w sensie, że jest właśnie rebelia jak zawsze jest ten moment w którym właśnie ta rebelia powiedzmy staje się silna 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 i dopiero wiesz w tym momencie jest jeden taki pik nie pokonaliśmy złych jest spoko nie? i koniec pewnej części i, I koniec potem znowu powstają yy, yy, ciemna strona powstaje jest mocna i, I, znaś, i, znowu. I, zna, I znowu, jakby ten pokój i ład w całej galaktyce zostaje, wiesz, zniszczony i tak dalej. Znowu przychodzi rebelia i znowu, wiesz, jest walka mm -hmm. z imperium, nie? Tak. Ja chciałem jeszcze tutaj przytoczyć, właśnie w ramach Gwiezdnych Wojen, film, który opisywał historię Hanna Solo. Nie wiem, czy widziałeś. Wiesz co? Ja mia, miałem plany na pójście do niego, do, do kina, ale okazało się, że oczywiście, jak to zawsze z planami, zawsze idzie, idzie to, że, że tak powiem, inną drogą. Inną drogą. I, miał, I potem było tak, że wiesz, pojawił się na jakiejś platformie streamingowej i mówię, a dobra, zobaczę z tego kiedyś, nie? I na tym. No, no tak mi się skończyło, że tak powiem, to oglądanie. Ale opowiadaj. Nie, nie wiem, czy, czy będę dobrze pamiętać, a właśnie film opowiada całą historię Hannah Sola z młodości, właśnie jak zdobył soku Millennium. Który też jest jakby... No, kultową jakby... No tak maszyną, tak naprawdę, ale też jest ikoną tak jakby całej serii, tak? Sokół Millennium, tak? Gdzie, wiesz... Był niesamowicie niszczony, tak naprawdę wiesz, obijany z każdej strony, ale zawsze sobie dawał radę. Chociaż tak jak chyba w, w, chyba właśnie w czwartej części, czy w piątej części było ten powiedziane, że o, on już jest starym statkiem, tak? To już jest stary statek, no, jak na tamte czasy, nie, a dalej dawał radę. Tak, no właśnie on był właśnie takim, powiedzmy, ale starym e, statkiem, tak, ale no, jak widać, nie przeszkadzało, jakby we wszystkich seriach, żeby sobie latał i niszczył wszystko, co, co stanie mu na drodze. E, to chciałem powiedzieć, żeby mi wypadł z głowy. O, o tym filmie, tak? Że właśnie historia była taka, że e, jak on zdobył właśnie ten, tego sokoła Millennium, chyba jak poznał też Dżab, e, Boże Łukiego. E, tak, też to była właśnie w tym historia. E, nie pamiętam właśnie dokładnie, co tam się działo, ale generalnie cały film, ta otoczka jest właśnie jak się poznawali właśnie z Łukim. Łukim. Nie z Łukaszem. Z... E, e, właśnie z Łuki. I e, jak A... właśnie zdobył. Tak, także tutaj też warto obejrzeć ten film. Wiesz co, właśnie, uniwersum z Gwiezdnych wojen ma to do siebie, że on ma tak dużo jakby postaci, które prawdopodobnie dostaną kiedyś swój jakiś tam fragment historii, że oni stworzyli z tego świetną, jakby właśnie. Jakby uniwersum, tak, bo masz. Tak dużo postaci, tak dużo przeplota, przeplota, przeplo, boże, takiego przeplotu historii i tak dalej, że z każdego momentu fragmentu jesteś w stanie zrobić serial, no możesz tak. zrobić jeden film, tak? No bo właśnie Han dostał swój film, Obi dostał swój film osobny, tak? Zupełnie od, od serii. E, ja bym się kiedy, nie śmiał, gdyby na przykład kiedyś, na przykład, nie wiem, e, Jabba dostał swój osobny film, nie? Albo coś w tym stylu, wiesz? No, takie totalne, wiesz? No właśnie, to jest to fajne właśnie w tym uniwersum, że masz bardzo dużo możliwości. Masz historię opowiedzianą, masz wykreowany cały świat, Miliony postaci, tak naprawdę, no bo masz wiesz różne planety, różne właśnie układy i tak dalej, gdzie możesz podróżować do zupełnie innej części galaktyki i znowu opowiedzieć nową historię, tak? No, jakby no te cały uniwersum jest tak duże, że nieważne jaką postać weźmiesz, możesz sobie wymyśleć całą historię. Teraz do no, właśnie jest Ashoka, chyba dobrze. Asoka. Asoka. Eee, właśnie tak jak y, gadaliśmy Boba Fett, więc jakby. Te postacie, mi się wydaje, że seriale będą znowu wychodzić, bo filmy raczej wątpię, że już wrócą z tej serii. Bardziej to będzie chyba teraz przeplatane tymi serialami, które będą opowiadać albo historię pewnych osób, albo po prostu jakieś historie, jak na przykład Andor. Też jest taki serial, po prostu jakąś historię w pewnym momencie całego jego uniwersytetu. Tak, na dokładnie. Naprawdę. Fajne jest też to, że na przykład właśnie mamy Asokę teraz nowy serial, gdzie ona była w ogóle padawanem, a na kina czyli darta późniejszego darta Ewejdera, tak? Tak, że nie pamiętam, więc nie powiem. Eee, ja to akurat ko kojarzę z momentu jakby animacji, bo to też trzeba właśnie uwzględnić, że bardzo dużo historii, które zostały opowiedziane, są w postaci animacji, tak? Tak. właśnie wojny tak. klonów i tak dalej, i ten i jakby można się bardzo fajnie jakby wkręcić w ten cały uniwersum właśnie oglądając nawet animacje, bo tam też jest bardzo dużo jakby tych właśnie postaci jakby wrzuconych. Właśnie jest jeden z klonów, Rex, też jakby ma w ogóle w tej historii też bardzo jakby dużą, jakby odgrywa bardzo dużą rolę, tak? Gdzie właśnie masz, oni Boże, jak to, się... jak to tak jakoś ująć ładne słowa. Po zdradzie Anakina tak naprawdę, Asoka przechodzi do podziemia, tak? No bo oczywiście jest rebelia i te sprawy i ona też tam działa, tak? Mamy to też opowiedziane w grach z serii z Gwiezdnych Wojen, które też niedawno wyszły. Gdzie mamy kolejnego, tak naprawdę, jakby kolejną postać, która też może dostać albo swój serial, albo dostać swój film, bo też oczywiście jest jakby ważną postacią. Tam też ta historia jest bardzo fajnie opowiedziana. Tak, i ja czekam, aż wyjdzie może jakiś serial na temat jakiegoś, jakiegoś jakby mrocznej postaci, bo w sumie na razie wychodzą takie bardziej seriale na temat tych pozytywnych, pozytywnych tak? postaci. Ale fajnie by było coś zobaczyć na temat właśnie tej ciemnej strony, jak to tam się wszystko rozwijało. Wiesz co, są gry w ogóle z uniwersum Gwiezdnych Wojen, e, które właśnie opowiadają tę mroczną serię. I ciekawi mnie to, że właśnie do, jeszcze do tego nie doszli, nie? żeby nie zacząć opowiadać tej cie, o, właśnie o tej ciemnej stronie. Fakt, my oczywiście zawsze jest ten moment, że e, ty utożsamiasz się raczej... E, Częściej pozycję jakby z tą dobrą postacią, tak? Z tą jasną stroną mocy, nie z tą ciemną, no wiadomo. Ale właśnie czekam na to, że Bo jest na przykład taka historia. Na jednego z użytkowników mocy, który na przykład został w ogóle wychowany przez Ciemną Stronę. Tam mm -hmm. cała ta historia się napędza, 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 gdzie on był na tyle potężnym użytkownikiem mocy, że sam Darth Vader w w w przy nim wyglądał jak U majtek. Nie? Aha, okay. Także tam naprawdę historia jest też opowiedziane bardzo dużo w grach i w ogóle komiksach, bo komiksy to jest w ogóle już zupełnie abstrakcja, jeżeli chodzi o to, bo są komiksy Gwiezdnych Wojen i tam są też kolejne historie rozpisane. I gdzie autorów też jest kilku i powiem ci, że jak ja przeglądałem po prostu sobie patrząc na przykład właśnie co tam zostało jakby wrzucone, tam jakby, jakbyś zobaczył na przykład właśnie, mamy podział ten filmowy, serialowy, to komiksy i animacje, to są dwa kompletnie ogromne uniwersa, które tak naprawdę tylko lekko drapią te uniwersum, które było opowiedziane w no, filmach. No, to też nie? jest racja, właśnie oglądając jakby tutaj spis tych wszystkich filmów, seriali, no też jest właśnie I to nie dużo. są seriale też krótkie, bo na przykład tak. te animacje mają po 8-10 sezonów, nie? Gdzie... No tak, nie pamiętam nazwy, coś mi się kojarzy, ale Parszywa z Graja albo coś takiego, nie wiem czy to był akurat ten e serial animowany właśnie związany ze Star Warsami, ale właśnie dużo właśnie tych historii jest tam opowiadanych, gdzie żeby obejrzeć jakby całą historię chronologicznie, warto też zobaczyć te animacje. animacje. Nie oglądałem... Ale jakoś. Wiesz, co, nie wydaje mi się, animacji. że żeby jakby skomasować całą wiedzę o gwiezdnych wojnach. Właśnie tym, że wiesz, oglądasz filmy, potem powiedzmy, oglądasz seriale i na samym końcu przechodzisz do animacji, masz taki ogrom wiedzy, tak dużo tam się dzieje, że to jest to zajmuje strasznie dużo czasu, nie. Mm -hmm. e Pomyśl sobie, że na przykład właśnie masz serial, który ma na przykład, nie wiem, 6-7 sezonów. Później masz na przykład kontynuację czegoś tam w innym właśnie animacji. Potem masz na przykład serial Mandaloru, potem masz na przykład, nie wiem, Włotra 1, bo też chyba to był serial czy Łódź. To, to był film to też był... bardzo fajny film, też opowiadający pewnej historii, e, niezwiązanej jakby z, jakby, związanej jakby z tym uniwersum. E, także. No, było kilka filmów taki właśnie w tym uniwersum, które dały takie odświeżenie, też, że nie tylko jakby. Nie trzymamy te się same, tej głównej te, linii fabularnej. Tak, te, te same postacie, ale były też inne historie, i to też właśnie jest fajne w tych nowościach, że e, opowiadają te wszystkie poboczne rzeczy, historie w uniwersum i no. Właśnie no teraz tak. pytanie, bo mamy właśnie ten temat o Gwiezdnych Wojnach. Pewnie oczywiście kiedyś przejdziemy do Marvela i do DC, tak? mm -hmm. no bo to też są potężne jakby molochy, tak? bo to już nie można nazwać uniwersum, to to już jest moloch, tam są multiwersy. To wiesz, jakby sama to wiesz, opowiedzenie, że jest ileś naście wszechświatów, które się oczywiście splatają, wiążą między sobą, ale właśnie pomyśl sobie, że właśnie sam Gwiezdne Wojny to jest tak potężna masa informacji do ogarnięcia, że to jest po prostu no, niemożliwe, tak, że... Tyle twórców zrobiło na, na podstawie tego swoje dzieła, że tak naprawdę mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy, nie? W sensie tam nie masz momentu, w którym się coś wyczerpie. Tam zawsze jest ktoś, kto na przykład dostanie kolejną historię, kolejna, nie wiem, będzie remake czegoś, nie? Na przykład. No, może, może tak być właśnie, że to jest takie uniwersum, które się może nie skończyć, chociaż im tego więcej będzie, to może się to przejeść też ludziom. Zatracić się ten taki główny sens Gwiezdnych Wojen tak naprawdę, nie? Tak, tak. Zobaczymy. Trzymam kciuki. Właśnie to, co jak, będą my, robić. jak myślisz, czy na te dalsze jakby, nie wiem, produkcje, które pewnie gdzieś tam kiedyś powstaną, czy kiedyś dojdzie to do tego, że zrobią remake tych oryginalnych części? Czy ktoś się kiedyś zdecyduje, odważy na to, żeby podważyć ten kanon tej nienaruszalności, tej jakby tych starych mm -hmm. części tego. Powiedzmy tego pier tych pierwszych dwóch serii, nie? czyli 4 do 6 i 1, 3. Wydaje mi się, że nie. Nawet jeżeli ktoś by chciał, to chyba cała widownia będzie mega negatywnie do tego nastawiona. Znaczy według mnie ja bym tego nie tykał. Jest to dobre tak, jak jest. Po co to zmieniać? No to, to, to jest też właśnie ciekawe w ogóle. Dajcie znać, bo też chcielibyśmy o tym wiedzieć. Czy waszym zdaniem na przykład. Są powiedzmy, są takie kanony właśnie tego, tych filmów, gdzie powiedzmy na tym się wychowaliśmy, to jest po prostu nienaruszalne, ale czy chcielibyście właśnie zobaczyć powiedzmy odświeżoną wersję, na przykład wersji 4 do 6, nie? gdzie dzisiaj no rzeczywiście moglibyśmy podnieść jeszcze tę efektywność, efektywność, efektowność całej tej serii, tych wszystkich właśnie tego, co się nam zadziało. No bo. W dzisiejszych czasach wygenerowanie powiedzmy czyjejś twarzy, powiedzmy aktora, który już powiedzmy albo nie żyje, albo ma na przykład, nie chce brać w ogóle udziału no. w, jakby w takich w remasterach, e, jest możliwe, nie? To... Jest, ale no, jakby komputerowe te twarze. E, Zawsze wyczujesz, że to, nie to jest. To będzie ta widać tak naprawdę, więc lepiej jak grają to zwykli aktorzy. no Ja bym nie tykał tego, bardziej bym się skupił. Na tym, co można opowiedzieć jeszcze więcej. Właśnie tak jak wychodzą te seriale o tych postaciach. Tylko i wyłącznie bym się skupił na tym. Ewentualnie czasami jakiś dobry film z tego uniwersum, ale nie słyszałem, żeby coś się zapowiadało, więc nie wiem, ale kiedyś na pewno ktoś wpadnie na taki pomysł, żeby o sobie odświeżyć, żeby coś, żeby ta seria nie umarła. Chociaż pewnie nie jakby nie. mam wrażenie, że nie, nic, nie umrze, to nie ma. Ale szans. żeby tak jakby. no. Żeby ten, rozpalić ten ogień znowu, że ej, uniwersum Star Warsów. Star wracamy, Warsów. wracamy do czegoś wielkiego, tak? Tak, bieżne wojny. No właśnie, ciekawe, bo mm, na przykład mamy właśnie ten, te stare części, ty, tego byś nie ruszał, ja też bym tego nie ruszał. Jakby, m, też mam takie, ten, jakby takie zdanie, że to jest nienaruszalna podstawa całego tego uniwersu, gdzie w Marvelu na przykład Eee, mamy, wiesz, na zasadzie, no no, 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 jest historia, dobra, skaczemy do innego, ten uniwersum, już możemy to zrobić z tego remaster, tak? Bo mamy no. przecież trzech Spidermanów, tak? Gdzie każda jego historia jest inaczej opowiedziana, inne z rzeczy się zadziały, inne jakby historie, inni, właśnie jakby antagoniści. No, a tutaj na przykład tego nigdy, nie, nie, znaczy nie było nawet takich pomysłów, nawet takich zakusów do tego, bo nawet się nie słyszę, wiesz, w jakichś takich przeciekach branżowych, nie, że A, bo Disney myśli nad na przykład remasterem tych właśnie części, nie? Nikt tego nie próbuje ruszyć i mam wrażenie, że bardzo dobrze, gdzie mhm. Disney czasami wpada na dziwne pomysły. No, patrząc na to, że wszystkie ich produkcje teraz, które e, robią, są na wielkim minusie, więc lepiej, żeby tego nie tykali. Zostawcie man, jakby gwiezdne wojnę gwiezdnym wojną, zostawmy to na tym poziomie, jakim jest. Ewentualnie tylko coś poprawmy, ale nie ruszajmy podstaw, bo najczęściej ktoś, kto się za to bierze, nie wychodzi na tym za dobrze. Nie? No i mi się wydaje, że tym jakby stwierdzeniem nie tykać tego, jest dobrze tak, jak jest. Zakończymy tą drugą część. Może w przyszłości nagramy coś bardziej obszernego, związanego z, z konkretnym serialem, coś w tym stylu, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie mamy na tyle dużo świata filmowego do przedstawienia, opowiedzenia tutaj na, na łamach naszego podcastu, że mam wrażenie, że to jest naprawdę jeszcze odległy czas. Wydaje mi się, że tak. Na najbliższe podcasty będziemy oczywiście w serii wtorki z filmami. Pamiętajcie, co wtorek, co chwilę, coś o filmach. Co? Następne co? Harry Potter chyba będzie, nie? No, Takie mam wrażenie. Na pewno chcemy przejść przez Harry'ego Pottera. Właśnie ee, będą potem te Marvel, w... DC. Marvel, DC. I mam wrażenie, że e, to też będą... To nie będzie jeden odcinek, dwa, co najmniej trzy. <ścoughs> to może być nawet i parę lat odcinków, mi się wydaje, przy tym tempie Marvela, co wychodzą filmy, seriale. Ale na pewno weźmiemy te chyba najbardziej kultowe tak, e, no bo... filmy. Tak, że, że, że filmy, część na pewno też zahaczymy o seriale. Tak, na pewno, bo seriali no. jest pełno dobrych. Tak, eee, to też trzeba zaznaczyć. Chociaż, jakby, zobacz sobie, właśnie mamy ten, to, ten szok, nie? że masz multiversum marvelowskiego, chociażby przykładem i tam masz tyle linii czasu, tylu, może jakby, nie wiem, bohaterów, którzy, wiesz, tak, to, to właśnie, przykładem był właśnie ten Spider-Man, tak? Mamy jednego Spider-Mana, drugiego Spider-Mana, trzeciego Spider-Mana, który ten trzeci Spider-Man oczywiście brał udział potem, właśnie w tej, chodźmy w tym, znowu wrócił do głównego uniwersum i on oczywiście tam cała ta historia poleciała. No to nadaje się, kurwa, na kilkanaście odcinków, tak więc. Jak zaczniemy w ogóle Marvela, to mam wrażenie, że będziecie troszeczkę jakby umęczeni tym tematem, bo my naprawdę będziemy musieli tego nagrać naprawdę sporo. No, ale to możecie wyrazić swoją opinię. Także dziękujemy i znowu przypominamy, łapki w górę. Dokładnie, to lajki, subskrypcje. Wiemcie Dzwon... łap... łapki w górę tyle. Oj oj Dobra, ale pamiętajcie, dzwoneczek, 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 bo wam wtedy przypomina YouTube o tym, że jest nowy nasz odcinek. Oczywiście pamiętajcie, że na naszych socialach też macie odliczanie do nowego odcinka zawsze wrzucone na story, żebyście sobie mieli przypominajkę, że tak, już... jakieś liki, co możemy nagrywać. Tak, jakieś właśnie coś, Ala, zakulisowe nasze przygotowania. Może nam się jeszcze uda ponagrywać coś tam właśnie z za kulis, na zasadzie, wiesz, jak ja tutaj coś ustawiam i oczywiście jednym ruchem, oczywiście. Jestem w stanie zniszczyć całe plany. Tak, wszystkie te figurki, które tutaj widzicie na początku, były przewalane kilka razy i trzeba było to kilka razy ustawiać. Już miałem tego dość, także. Tak, koniec. Kończymy. Weekend się kończy. My też kończymy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie i. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie, cześć.